Rewolucja na katowickich parkingach jutro stanie się faktem. Katowice 1 grudnia powiększą strefę płatnego parkowania. Wzrosną też opłaty. Dla mieszkańców centrum będzie tańsze niż dla katowiczan z innych dzielnic. Najwięcej zapłacą jednak kierowcy spoza miasta. Karolina Komada. Jutro strefa płatnego parkowania zostanie poszerzona, ale mieszkańcy są wciąż sceptycznie nastawieni. Nie służy to mieszkańcom. Strefa będzie, że tak powiem, czynna do godziny 17, czy do 15 chyba, tak? Czy do 17. Natomiast imprezy w spodku zawsze są wieczorami, w soboty i w piątki. Także i tak nie będziemy mieli gdzie zaparkować. Są dwie strefy A i B. Ta pierwsza śródmiejska będzie obowiązywała od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 17. Natomiast druga, obejmująca obrzeża centrum, a także część Koszutki, od poniedziałku do piątku do godziny 17. Jaki jest cel zwiększenia rotacyjności samochodów? Stąd właśnie podniesienie i opłat za parkowanie, ale też i rozszerzenie strefy płatnego parkowania. W 2019 roku przeprowadziliśmy badania dotyczące zajętości miejsc parkingowych właśnie w śródmieściu stolicy województwa śląskiego. No i okazało się, że nie dość, że liczba samochodów parkujących w strefie na jednym miejscu jest nie za wysoka, bo to nieco ponad 2 samochody parkujące na takim jednym miejscu przez cały dzień. To też okazało się, że większość pojazdów, ponad połowa parkujących w centrum Katowic, to samochody na numerach rejestracyjnych zaczynających się od numerów innych niż SK. Miasto chce priorytetowo potraktować mieszkańców Katowic. Ma w tym pomóc parkingowa karta mieszkańca. Będzie ona uprawniać do postoju na stanowiskach położonych w całej śródmiejskiej strefie płatnego parkowania lub całej strefie płatnego parkowania. Udało mi się wczoraj załatwić kartę mieszkańca, więc dla mnie już będzie ok. Czy polepszy? Nie wiem, ciężko stwierdzić. Na razie jest ciężko zaparkować gdziekolwiek tutaj, więc zobaczymy. Nie wiem, dlaczego podjęli taką decyzję. Bo sami sąsiedzi na bieżąco sobie radzą, więc ta ich decyzja, że będzie ta karta parkingowa, to nie wiem, z czego to wynika. Może z zysku pieniędzy. Parkingowa karta mieszkańca to nie jedyna zmiana wchodząca w życie 1 grudnia. Większość kontroli parkowania będzie się odbywała przez system elektroniczny, czyli będą jeździły samochody, które mają kamery na dachu i one jadąc ulicami będą sczytywały numery rejestracyjne i sprawdzały, czy ktoś, kto zaparkował, opłacił abonament albo bilet w parkomacie. I taki samochód będzie miał określony czas na przejazd 2 razy przez ulicę. Kara będzie naliczona w momencie, gdy w ciągu drugiego przejazdu samochód nie będzie widniał jako ten opłacony.